Witam was moi drodzy serdecznie na kanale Bez ściemy. Ja jestem Marcin. Mieszkam w Szkocji od 13 lat z rodziną, a konkretnie z żoną i synem. I tutaj jest właśnie nasz ośrodek życiowy i tutaj w tym miejscu właśnie powstają te filmy, a raczej są montowane, ponieważ filmy będą powstawać na Powstają i będą powstawać na całym świecie. Moi drodzy, dzisiaj taka krótka piłka w związku z tym, że dostałem od was sporo wiadomości, sporo komentarzy na temat na temat tego, jak właśnie w UK teraz wygląda sprawa z pandemią, jak wygląda sprawa z kwarantannami, jak wygląda sprawa ze szczypawkami. Wybaczcie, że będę mówił takimi hasłami nie do końca. Takim, będę troszkę zmieniał te słowa właśnie, te słowa delikatne, te słowa wrażliwe. Ponieważ algorytmy YouTube'a nie za bardzo lubią, jak się o tym gada, dlatego będę troszkę podmieniał te słowa, ale wy będziecie widzieć, o co chodzi. Ale zanim przejdę jeszcze do, konkret, do konkretów, to chciałem powiedzieć, zwrócicie tak jakby do YouTube'a, bo na YouTube'ie trzeba mówić rzeczy konkretne. YouTube lubi, żeby mówić rzeczy konkretne. Ja też lubię mówić rzeczy konkretne, dlatego powiem, nic, co tutaj powiem, nie jest zniechęcaniem do przyjmowania preparatów medycznych. Ja nikogo nie zniechęcam do przyjmowania jakichkolwiek preparatów medycznych rekomendowanych przez służbę zdrowia czy przez jakiś naukowców. Ja tylko tutaj chcę podać po prostu informację, żeby poinformować moich rodaków o tym, jak, co muszą zrobić, żeby móc przyjechać do UK, czy móc podróżować po UK. Także zapraszam do wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. A więc tak jak wspomniałem, film ten powstał na prośbę moich widzów, którzy zadawali właśnie pytania w komentarzach dotyczące no, sytuacji pandemicznej. Mieszkam w Szkocji, więc powiedzmy specjalizuję się w Szkocji, ale wspomnę też coś o innych krajach, moi drodzy. A więc tak, będę podawał datami, ponieważ w różnych terminach pewnie oglądacie ten film. Albo go oglądacie, zanim jeszcze weszły te zmiany, albo oglądacie po tych zmianach, i też chciałbym pod, pokreśl, podkreślić, że być może jak oglądacie ten film tydzień po publikacji, dwa tygodnie po publikacji, nie wiem, miesiąc po publikacji, to tak naprawdę już sytuacja inaczej wygląda, już być może są jakieś inne, być może są jakieś inne restrykcje, bądź ich brak, natomiast tak wygląda sytuacja na koniec stycznia, czyli na dzień 27 stycznia 2022 roku. Jeżeli pojawią się jakieś tam daleko idące zmiany, różne od tych, które, o których Wam dzisiaj powiem, to w przyszłości również nagram taki film, jeżeli będziecie tego chcieli. I wybaczcie, moi drodzy, że powiem głównie o Szkocji i Anglii, ponieważ chcę Wam podać sprawdzone informacje, natomiast na temat Irlandii Północnej czy Walii nie mam tak stuprocentowo sprawdzonych informacji, dlatego nie będę niestety o tych dwóch krajach mówił. Powiem tylko o Anglii i Szkocji. Bo, jak wspomniałem, mam sprawdzone informacje, pewne informacje, a powtarzam to dlatego, ponieważ wiem, że jest duża zamotka, i tak naprawdę z gazet czy z telewizji ciężko się tak naprawdę dowiedzieć, co i jak jest w danej chwili. Bo ja tu nie chcę oczywiście oskarżać żadnych mediów, ale wiem, że niektóre media podają nieprawdziwe lub nie do końca sprawdzone informacje. Więc ja tylko powiem o tych informacjach, których jestem 100% pewien, pozyskałem je ze źródeł rządowych, ze stron rządowych po prostu przeczytałem i też po rozmowie z paroma innymi osobami. A więc moi drodzy, tak to wygląda, że w Szkocji, zacznijmy od Szkocji, w Szkocji od 31 stycznia 2022 roku jest tak, będzie tak zwane zakończone zalecenie pracy z domu, czyli Generalnie nie będzie już rząd zalecał pracy z domu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pracę z domu i, i chce pracować i ma taką możliwość, niech pracuje, ale y, rząd oficjalnie przestanie zalecać, czyli będzie można spokojnie wracać już do biur. Y, dobra, to jedziemy dalej z następną informacją. Tutaj sobie na kartce napisałem, bo żeby, żeby po prostu spamiętać wszystko, żeby przekazać wam to, co wiem. Y, tak jak wspomniałem, od 31 stycznia w Szkocji. Jest koniec zalecenia pracy z domu, natomiast w Anglii już to nastąpiło lub nastąpi, zależy, kiedy oglądacie. Od 27 stycznia w Anglii, to znaczy w Anglii już nie było zalecenia pracy z domu od pewnego czasu, ale od 27 stycznia 2022 roku w Anglii, podkreślam, w Anglii na razie tylko, całkowicie znikają całkowicie znika, je, znika nakaz noszenia masek. Czyli po prostu znika całkowicie prawny obowiązek noszenia masek w Anglii. Nie trzeba będzie nosić masek w sklepach, w biurach, w urzędach, w szkołach, no, gdziekolwiek. Po prostu znika nakaz noszenia masek. No, tak, tak może najlepiej to przekażę. I to się dzieje w Anglii. Na razie tylko w Anglii, także podkreślam, to dotyczy tylko Anglii. I również tego 27 stycznia 2022 roku w Anglii znikają certyfikaty, te paszporty szczepionkowe, covidowe, czy jak tam sobie je nazwiecie, czyli wejście do, nie wiem, do klubów nocnych, czy, czy na mecze, gdziekolwiek, gdzie były potrzebne te certyfikaty, to, to znikają. Po prostu znikają, zostają kancelowane, czyli... No, taka dobra wiadomość, bym powiedział, no bo nie będzie certyfikatów, nie będzie nakazu noszenia masek, czyli tak naprawdę pełne zniesienie, prawie pełne zniesienie restrykcji, jeśli chodzi o Anglię. Natomiast ja tu jeszcze raz chciałem wspomnieć, że ja tutaj niczego nie sugeruję, po prostu tylko przekazuję Wam informacje takie, jakie są. Z kolei, jeśli chodzi o Walię, to 28 stycznia walia przechodzi na tak zwany level. Zero, czyli na ten najbardziej łagodny level. Co prawda w wali nie znika obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych, takich jak sklepy, urzędy, banki, natomiast yy, zostają jakby poluzowane te kwestie związane z paszportami yy, szczepionkowymi, czyli yy, będą jakby wymagane w mniejszej ilości miejsc. Yy. Moi drodzy, i teraz kolejna rzecz, kolejna rzecz, o którą pytaliście najczęściej, to jest zniesienie kwarantanny dla osób niezaszczepionych, podróżnej kwarantanny, mam na myśli, i to będzie od 11 lutego 2022 roku dla Anglii i dla Szkocji na pewno nie jestem pewien jak dla Walii i dla Irlandii Północnej, ale prawdopodobnie też. Natomiast dla Anglii i dla Szkocji od 11 lutego 2022 roku znika obowiązek kwarantanny również dla osób, które nie przyjęły preparatu. Bo tu pojawiają się niespójne informacje w prasie czy w mediach, że ten obowiązek znika tylko dla osób, które są yy, yy, zaszczypawkowane. A to jest nieprawda, to jest totalna bzdura, bo, kwarant bo osoby, które są zaszczypawkowane, w pełni zaszczypawk zaszczypawkowane, to już na dzień dzisiejszy nie mają kwarantanny w Anglii czy w Szkocji po powrocie do UK. Natomiast od 11 lutego to będzie dotyczyć również osób niezaszczypawkowanych, czyli przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii, Anglii lub Szkocji i to, co musisz zrobić. To oczywiście test do samolotu i test na drugi dzień. I nie masz kwarantanny, nawet jak jesteś niezaszczypawkowany. Nie Chyba, że wyjdzie ci wynik pozytywny, wtedy musisz się poddać samoizolacji. Więc jeszcze raz podkreślam, obowiązek kwarantanny znika również dla osób niezaszczypawkowanych w Anglii i w Szkocji od 11 lutego. Yy, czyli przylatujesz do Szkocji lub Anglii. Robisz w sumie dwa testy, ten do samolotu oraz na drugi dzień i nie masz kwarantanny. Natomiast jeśli jesteś zaszczepawkowany yy, dwoma dawkami lub, yy, lub jedną dawką, jeśli jest jednodawkowa, to nie musisz mieć żadnych testów. To znikają testy. Dla osób zaszczepawkowanych znikają całkowicie testy. I możecie przylecieć do Anglii lub Szkocji i nie robicie żadnych testów. Kolejna rzecz to jest ta zwana izolacja po pozytywnym teście. I tutaj też również odwołam się do Anglii i Szkocji, ponieważ nie jestem 100% pewien, jak jest w Walii i w Irlandii Północnej. Izolacja zostaje skrócona do 5 dni po, po tym, jak wyjdzie ci test pozytywny. Do tej pory było 10 dni dla osób niezaszczypawkowanych, a dla osób zaszczypawkowanych było krócej, czyli było 7 dni. Natomiast od bodajże, znaczy to już chyba to już, to już wesz, to już weszło, to już końcem stycznia jakoś weszło. Nie jestem pewien który dzień, ale jak, jak oglądacie to w lutym, to to już weszło. Izolacja po pozytywnym teście wynosi tylko 5 dni, zarówno dla osób zaszczypawkowanych, jak i osób, osób niezaszczypawkowanych. Czyli jednym słowem, testujesz się i jesteś pozytywny, możesz sobie skrócić tą izolację. Jeśli w piątym dniu zrobisz test, wyjdzie negatywny tym razem i ty jednocześnie czujesz, że nie jesteś chory, nie masz gorączki, to dotyczy cię tylko 5 dni izolacji. Czyli, po, po, no, czyli generalnie nie jest tak jak gdzie gdzie możecie znaleźć informacje w prasie, że, że 5 dni izolacji jest tylko dla osób zaszczypawkowanych, a 10 dni dla niezaszczypawkowanych tylko dla, zarówno dla osób, które przyjęły, jak i osoby, które nie przyjęły, mają pięć dni izolacji po pozytywnym teście, pod warunkiem, że w tym piątym dniu właśnie czują się już dobrze, nie gorączkują. A więc, moi drodzy, moi drodzy, jeszcze, jeszcze... No i to jest chyba generalnie wszystko, co wam chciałem powiedzieć, co na ten temat wiem, w zasadzie to chciałem odpowiedzieć na te pytania, które dostaję. Powtarzam jeszcze z takich najfajniejszych informacji moim zdaniem to jest to, że od 11 lutego przylatujemy do Szkocji, do Anglii i nie odbywamy kwarantanny, nawet jak jesteśmy niezaszczypawkowani, musimy tylko zrobić dwa testy, jak jesteśmy niezaszczypawkowani, ale żadnych testów, jeżeli jesteśmy zaszczypawkowani. No, a, te, a te testy to są po prostu dla osób niezaszczypawkowanych osoby, które muszą zrobić no to oczywiście do samolotu i na drugi dzień ten test PCR. Y Moi drodzy, wydaje mi się, że to dotyczy właśnie wszystkich krajów, czyli Walii i Irlandii Północnej. Jeżeli, sorry, że nie, nie, nie mówię tego Wam, po prostu nie, jak ja jestem czegoś, nie jestem czegoś 100% pewien, to po prostu o tym nie mówię. Więc nie jestem 100% pewien, czy dotyczy to również Walii i Irlandii Północnej, ale postaram się jak najszybciej dowiedzieć i po prostu w komentarzu tam gdzieś napiszę, albo Was proszę napiszcie w komentarzu, jak macie 100% wiedzę. Także dzięki Wam za wysłuchanie. W ten sposób chciałem odpowiedzieć wielu osobom właśnie na, te, na pytania, które zadają w komentarzach albo w wiadomościach do mnie i, i jeżeli, jeżeli oglądacie to nie wiem w lutym, w marcu to być może te informacje zostały zaktualizowane, wyglądają nieco inaczej, natomiast na koniec stycznia wszystko wygląda tak jak Wam powiedziałem w filmie. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Marcin ze Szkocji, kanał Bez Ściemy. Pozdrawiam. Hej.